Zwiastun Steve'a Jobsa i pożegnanie w ulicy Sezamkowej. Przed Wami flash filmowy. Zaczynamy! W sieci pojawił się pełny zwiastun bardzo oczekiwanego Steve'a Jobsa. W roli głównej zobaczymy Michaela Fassbendera, za kamerą stanął Danny Boyle, a scenariuszem zajął się sam Aaron Sorkin, który wcześniej opowiedział już historię Marka Zuckerberga w Social Network. Sorkin bazował na książce Waltera Isaacsona, jedynej biografii akceptowanej przez szefa Apple. Najciekawsze jest jednak to, że film składa się raptem z 3 długich scen, rozgrywających się w czasie, gdy Jobs wprowadzał na rynek swoje najważniejsze produkty. Fix it! Ladies and gentlemen, please welcome. Pozostajemy przy amerykańskich produkcjach. Fanów ulicy Sezamkowej czeka nie lada zmiana. Związana z serią od 45 lat Sonia Manzano żegna się z produkcją. Aktorka nie pojawi się już w nowym sezonie. Manzano dostała za swoją rolę w ulicy Sezamkowej 2 nominacje do Emmy. Została również doceniona statuetkami za swoje zdolności scenopisarskie i to aż 15 razy. A w naszym serwisie przeczytacie recenzję genialnej animacji Pixara. W głowie się nie mieści. Pędźcie do kina i nie zapominajcie o nas. Do zobaczenia.